terminatory! Wróćmy im termin przydatny. Na portie! Katakiańscy berserkowie podpalili się raz, żeby wystraszyć grobu! Makabrnia! Są do kitu nawet jak się palą! Ja tam lubię patrzeć jak płoną. Wybaczcie, ale muszę... To legendarny moment. Muszę ci coś przyznać, Peter. Poważnie? Twój wariacki plan nawet działa. Nie sądziłam, że Lady Hellbender się tu pojawi. Nie wiedziałem, czy w ogóle znajdziemy Fuma i go pokonamy. Jestem. My to zrobiliśmy. Nie tylko ja. To ty stworzyłeś z nas drużynę. I utrzymałeś ją w całości. Patrzcie na tych złych. Rocket, powiedz mi, że już prawie koniec. Clark! To ja mogę! Jestem tylko gościem z namierzaczem! Mal z całych sił! Zaatakuj tym, olbrzymie! Poświeć tam, Rocket! Uważać pod nogi! Łatwo tu zlecieć! Co tu ciągle skąd spada? Ostrożnie! Na plasterki! Ten próba konika strzału! Potrzeba przestrzeni! Ja! Czemu te oszołomy nie mają szansy? Rolka też dałaby radę! Idą nowi deserterzy! Centurion odsłab! Jaja go! Dał mi popalić ten podskoczny supertres! Będzie podglądać się! Otwaraj, Rocket! Kontroluj na przejścia! Rozdzielmy ich! Zakończy ich do mnie! Rozwałka, Rocket! Peter, ktoś musi go przytrzymać! Ja też proszę o sprowadzenie go na ziemię! Nadaruję! Wydaje mi się, że to twoje, Star-Lordzie. Wygrzew? Aha. Jestem. Dobrze, że odzyskałeś muzykę, Queen. To ty posłałeś ją prosto w kosmos. Ejże, zadziałało, tak? I to bez szkół. Psychologiczne były. Załatwię to. Dajcie nam prawdziwe wyzwanie! Nudzicie strażników galaktyki! I znów do dziury! Super! Lubisz dziury? Tak, wielki robot! Nie znoszę ich! Nie wiem, czy to tak do końca jest robot! Co masz na myśli? Napędza to energia wiary, tak? A ona pochodzi od żywy! Mocnie prezentowa! Dowalmy mu nowych danych! Bomba Rocket! Ja! Lady Hellbender odstawała ci sprzęt! Czy wspominała coś o mnie? Zaraz się normalnie poczyka! Wydaje mi się, czy on to ledwo czuje! Musi leżbek! To jest wielki! Więc już trzeba go zepsuć! Teraz! Ach,
mechanicznej bestii kończą się kończyny. Jestem tu. Na wióry! Myślałem, że tu odetchniemy! Pójdziemy, Drax! Trzeba się przerzucić na ciężki sprzęt! Naprawdę myślisz, że tam w środku jest jakaś osoba? Nie byłoby to najdziwniejsze, co widzieliśmy. Tak czy inaczej są straszne. Dobra, musimy wrócić na górę, żeby dotrzeć do Warlocka. Jeśli to przetrwamy, trzeba zaprosić Lady Hellbender do ekipy. Nie ma tyle miejsca na statku. Ma ze 3 quille wzrostu. 1,5 quilla. Nie więcej. Sam jej pancerz musi ważyć z 6 quilli. Wiecie co? Zagłosujmy. Zapraszamy Lady Trychot? Nie. Tak. Nie. Piterze Quillu, Groot, wasze głosy? Jestem Groot. Pewnie wciąż chce mnie zamordować, więc wolałbym nie. Ale w zasadzie to dotyczy prawie każdego. Rozumiem. Jestem Groot. Groot też jest na nie. Głosowanie zakończone. Mój wniosek odrzucono. Niespodziewane. Ach, fortuna nam sprzyja. Nie wyssało nas w zabójczą próżnię. Chyba że Raker wyłączy grawitację. Miejmy nadzieję, że jest zbyt pochłonięty rytuałem, żeby na to wpaść. Wiemy na pewno, że Warlock jest tam po drugiej stronie? Tak. Dopóki posuwamy się naprzód, idziemy w dobrym kierunku. Znaleźliśmy cel. Nie zginiemy tutaj. Ale jeśli jednak trafimy do Ultat, to znaczy ja trafię do Ultat, a wy do tych swoich pogańskich krajów, w które może wierzycie. Spytam jednak, czy nie ma dla was miejsca moim. A ty gdzie się wybierasz? Albo mam coś w stylu czuja. Może Lady Hellbender dołączy do nas w ostatecznej bitwie z Magnuszem. Ktoś mi mówi, że ma ręce pełne roboty. Dokąd on teraz zapłakała? To się nazywa zwiad, rozumie? Szkoda, że Lady Hellbender nie miała takiej armii, żeby wesprzeć nas podczas wojny galaktycznej. Budowała swoje dziedzictwo. Wielkie szczęście, że mamy ją teraz. Tak, i nie narażajmy. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. To jesteś ty? Da. Spasiba, strażniki galaktyk, że Kosmo udało się zrzucić obietnicę. Nie ściga on już patyka, który jest wężem. Patrzcie, Kosmo przyprowadza Noe. No, to widać. I rodzinę. No, szczekać mi prywiet. Ach, jak dobrze, że wróciłeś. Ha! Kosmo to w sumie jest jak taka wredna pła. Ty myślisz, że go już nie ma? A on ci mi dziab prosto w zadek. O! Ale to dobry pies. Nie, Kosmo to najlepszy pies. Więc zgryźmy teraz te pchły mózgu, jak sobie zasłużyły. Na nich! Nie wiedziałem, że Nowhere strzela zabójczymi wioskami. Ale ekstra! A ten pies trzyma łapę na przycisku do rozwałki. Muszę być dla niego milszy. Każdy z was mógłby stanąć u boku największych wojowników mego lud.
Powinniśmy się ruszać. Ruszamy się. Powinniśmy ruszać się szybciej. Możliwe, że jak już wleziemy do tej skały, będziemy znów musieli spojrzeć w oczy wielkiego unifikatora. Zamkniemy mu te oczy. Mam tylko jedno jego ramię. Chciałabym uzupełnić kolejne. Zaraz. Coś nie tak. Reszto. Co to było? Sygnał namierzacza jest tu wiele silniejszy. Zbliżamy się. Coś mi mówi, że oprychy Rakera niczego nam nie ułatwią. Jesteśmy tu po Adama Warlocka. Dajcie nam go, a was oszczędzimy. Nie słuchają. Kultysta sam się nawinął. Na pewno tędy do Warlocka. Przed rokieta zazwyczaj działa. Bardzo zaufać. Krasna praksa! Rocket! Rozwałka! No tak! Słotek ma swoje tego! Ale nie tęsknię do jego... Ja bym porządnie zdecydował te tunele klasy! Razem spójrzcie z nami! To taktyka tchórzy! Ja bym wolał walczyć twarzą w twarz! Zrób drzewo! To ostatnia szansa na załatwienie Makuta! Wszystko albo nic! Makut pożałuje swoich postępków! Uderzam! Zrób nalot! Walczą, jakby ich opętało! Ich bożek się nas boi! Muszą się wykazać! Pity! Gramy w zelotowego zbijaka! Kolejni bojownicy, Peterze Quillu! Z nimi też spróbujesz negocjować? Nie uda się! Do piachu z nimi! Ej, chodźcie! Na co jeszcze czekamy? Te ostrza są spragnione! Moje też! Chcę tam wybiec już teraz i dać im niezły wycisk, Peter! Hej! Nie wiecie, kim jesteśmy? Nie boimy się! A czego tu się bać? Wygrywamy! Tak! Otóż to! Jedyne, co znamy, to wygrana! Kto jest ze mną? Poużywaj sobie! Wyrzeźb coś nowego! Rocket! Rób ale marnotrawstwo! Takie kopalnie utrzymywały podczas wojny ruch oboru! I kretyni mogli być bogatsi, gdyby zamiast głupiego kultu trzymali się swojej roboty! Napierajmy dalej! Sygnał dobiega z głębi kopalni!